Zające. W jaki sposób duchy mogą podnosić jakieś przedmioty, jak na przykład stoły? W jaki sposób duch potrafi oddziaływać na materię? Grzegorz. Mówisz tutaj o manifestacjach fizycznych, prowokowanych czy spontanicznych, czyli bez zgody medium. Akadi. Duchy, które bez zgody medium, bez fluidu medium manifestują się fizycznie, są to najczęściej duchy niższe. Natomiast chodzi mi o duchy wyższe. W jaki sposób potrafią coś zrobić w świecie fizycznym za pomocą medium? Grzegorz. Ważna jest przede wszystkim chęć kontaktu medium, która swoją wolą sprawi, że dany duch może użyć czynnik fizyczny, czyli jak powiedziałeś wcześniej, fluid, po to, aby móc się zamanifestować. Taki duch potrafi przenosić przedmioty, czy nawet dzięki fluidowi medium, taki duch potrafi się zmaterializować. Akadi. Tak więc zgodzisz się, że dzięki woli medium duchy mogą w różny sposób oddziaływać na świat fizyczny, tak? Dokładnie. Bardzo dobrze, Grzegorzu. Teraz pomyśl. Każdy człowiek na Ziemi posiada większą lub słabszą medialność. Jeśli duża grupa osób wysyłałaby energię pomocy dla nas, do nas, istot duchowych, pomocy przed zagrożeniem roku 2012, to dzięki tej energii my, istoty duchowe, moglibyśmy użyć fluidu życiowego, aby móc na planie fizycznym pomóc Ziemi. O to prosimy, o wysyłanie energii pomocy Ziemi do nas, do istot wyższych. Takich przekazów, Grzegorzu, jak teraz ten nasz, jest na całym świecie bardzo wiele. Potrzebujemy waszej energii, aby móc pomóc wam, ludziom. Grzegorz. Bardzo dziękuję tobie, Akadi. Teraz już wiem, dlaczego nawiązałeś z nami kontakt oraz jaki jest w tym wyższy cel. Chciałbym teraz porozmawiać z tobą o Egipcie, ponieważ naszej poprzedniej sesji, podczas jej, mówiłeś, że w ciągu 3 miesięcy powinniśmy znaleźć się tam w Egipcie, aby móc odebrać kolejny przekaz. Przyznam tobie szczerze, że nie wierzyłem w to, że w tak krótkim okresie czasu tam pojedziemy. Natomiast ostatnio otrzymałem propozycję uczestnictwa w pewnej misji tam w Egipcie, w Gizie. Ode mnie jadą tam 3 osoby. Ja, moja droga znajoma oraz kamerzysta. Wylatujemy tam za tydzień. Nie jedzie ze mną pan Jurek, który teraz odbiera przekaz od ciebie, ani nikt, kogo mógłbym wprowadzić w trans hipnotyczny. Powiedz mi, Akadi, czy ten mój wyjazd ma jakiś związek z naszym przekazem? Czy to jest ten wyjazd, o którym mówiłeś w poprzedniej sesji? Akadi. Nic nie dzieje się przypadkiem, Grzegorzu. Mówisz, że nie jedziesz tam z żadnym medium. Medium jesteś również ty. Ty również możesz odbierać nasze przekazy. Nauczyłeś się wielu technik hipnozy, w tym również autohipnozę. Poprzez autohipnozę wprowadzisz się w trans, tam na miejscu, w Egipcie. A my, istoty duchowe, już cię poprowadzimy. Grzegorz, w jakich miejscach mam wprowadzić się w autohipnozę? Akadi, słuchaj serca, a będziesz wiedział gdzie. Tam, gdzie poczujesz obecność świata duchowego, daj się poprowadzić. Mam do ciebie jeszcze jedną wielką prośbę. Kiedy będziesz w Gizie koło Wielkiej Piramidy, ty, Grzegorzu, oraz jak to określiłeś, twoja droga znajoma, która, jak to z moich obserwacji wynika, posiada wielkie serce, wy razem oprzyjcie dłonie o Wielką Piramidę oraz przez kilka minut wysyłajcie dla nas, istot duchowych, energię miłości, energię pomocy dla Ziemi. Wielka Piramida jest potężnym agregatorem energii. To samo uczyńcie, kiedy będziecie wewnątrz piramidy. O tyle was proszę. Pragnę prosić na początku naszej misji. Misji wsparcia dla Ziemi i ludzi. Słucham ciebie dalej, Grzegorzu. Grzegorz, Akadi, oczywiście jak tylko będziemy tam na miejscu, postaramy się wysłać jak najwięcej energii dla was, ile tylko się da. Mam do ciebie kolejne pytanie. Ostatnio na swojej drodze spotykam wielu nowych, ciekawych ludzi. Poznałem pewną osobę, panią Grażynę. Mam tutaj jej zdjęcie. Chciałbym, żebyś przez Jurka poczuł jej energię. Czy pani Grażyna ma do spełnienia jakąś konkretną misję w czasach dzisiejszych? Czy jej życie teraz, obecnie, ma jakiś związek ze zbliżającą się transformacją? Akadi.
Grzegorzu, to, że zapoznałeś się z tą kobietą, to nie jest przypadek. Przypadków nie ma. Od chwili pierwszego kontaktu ze mną wasza misja się rozpoczęła. Wiele osób będzie stawało na tej drodze. Będą to ludzie, którzy mają do spełnienia konkretne zadanie. Niektórzy odegrają mniejszą, a inni większą rolę w tym wszystkim. Jeśli chodzi o Grażynę, jej dusza powróciła do tego czasu. Jej życie jest misją, misją pomocy Ziemi i ludziom w nadchodzących czasach. Nie zdaje sobie ona jeszcze sprawy z tego, jak ważną rolę ma do spełnienia. Jest to nasze medium, które postawiliśmy na twojej drodze, Grzegorzu. Wprowadzisz ją w hipnozę, a my już wtedy z nią skontaktujemy się. Grażyna będzie twoim drugim medium, prowadzącym waszą misję. Czy pani Grażyna zgodzi się na hipnozę? A Kady, jeśli uwierzy w misję, którą jej powierzyliśmy, to się zgodzi. Grzegorz, powiedz mi, Akadi, dlaczego przekazy mają płynąć od dwóch osób, Jurka i Grażyny? Akadi, bo taka jest ich rola, taka jest wasza misja. Po powrocie z mojego domu, z Egiptu, zrozumiesz wszystko, Grzegorzu. Akadi, w jaki sposób mam o tym poinformować Grażynę? Taka misja, którą chcesz jej powierzyć, to jest coś bardzo wzniosłego, niecodziennego. Akadi, będziesz wiedział jak. Korzystając z możliwości, chciałbym jeszcze powiedzieć kilka słów do Grażyny. Teraz przez medium Jurka. Później to już sama się będzie ze mną kontaktowała. Grażyno, los Ziemi i jej mieszkańców zależy od działań ludzi. Ale na świecie jest wiele ugrupowań, które starają się pomóc. My, istoty duchowe, które widzimy troszkę więcej niż wy. Wyselekcjonowaliśmy najbardziej otwartych ludzi, którzy posiadają wielkie serce. W związku z tym, że spełniłaś kiedyś dla nas wielką rolę, mówię tutaj o tych wydarzeniach sprzed trzech twoich wcieleń, powierzyliśmy teraz tobie nowe zadanie. Grażyno, oczekuję twojego kontaktu i ja, Akadi. Grzegorz, to wszystko, co chciałeś przekazać Grażynie, Akadi? Tak. Ponownie Grzegorz. Akadi, mam kilka pytań nadesłanych od różnych osób, które zainteresowała nasza hipnoza. Czy mogę je tobie zadać? Akadi, pytaj Grzegorzu. Grzegorz, w jaki sposób możemy przekonać ludzkość, że rok 2012 nie będzie kolejnym przepowiadanym końcem świata, jak to było w przypadku roku 1999 czy 2000? Akadi, każdy, kto choć trochę zainteresuje się rokiem 2012. Zauważy, że sprawa tutaj ma się inaczej, niż było to z poprzednimi datami końca świata. Ludzie po prostu boją się spojrzeć prawdzie w oczy. Nie chcą wiedzieć. Czarna przyszłość roku 2012 ma potwierdzenie w faktach naukowych. Zanika wasze pole magnetyczne Ziemi. Słońce szykuje się do potężnej burzy. 2011 rok przyniesie zwiastuny tego, co czeka ludzi i Ziemię w roku 2012. Grzegorzu, jak przekonać ludzi do roku 12? Właśnie po to jedziesz teraz do Egiptu. Grzegorz, dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Jest wiele religii na świecie, która przekazuje prawdę, w którą trzeba wierzyć. Akadi, wierz w to, co mówi tobie twoje serce. Większość religii...